Środa, 16 października. Anita Stefańska-Pluskota, witam Państwa. Zapraszam na informacje piotrkowskie. Dziś w wydaniu powiemy o obchodach Dnia Nauczyciela, o pikniku integracyjnym, który odbył się w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Olimpiad Specjalnych oraz o biciu rekordu w jednoczesnym przeprowadzaniu resuscytacji. Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych. To słowa Konfucjusza i nie bez kozery dziś do nich wracamy. 14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, Święto Nauczycieli i Wychowawców. Wczoraj w Mediatece 800-lecia odbyła się uroczystość z okazji Święta Pedagogów, podczas której nagrodzono najlepszych piotrkowskich nauczycieli i pracowników oświaty. Dzień Edukacji Narodowej od lat jest okazją, by najlepszych nauczycieli i pracowników oświaty docenić i podziękować im za codzienny trud, nie tylko w sferze kształcenia i edukacji dzieci i młodzieży, ale i przekazywania im najważniejszych wartości. Kwestia przekazywania wiedzy jest bardzo, bardzo ważna, ale kwestie wychowawcze i kwestie rozwoju takiego moralnego są znacznie ważniejsze. Więc w tym miejscu chciałbym bardzo Państwu za to podziękować. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję współpracować, że będę mógł Państwu pomóc i tę pomoc od Państwa otrzymywać. Wszystkiego najlepszego z okazji wczorajszego święta. Podczas uroczystości wręczono nagrody dla 47 nauczycieli i 37 pracowników oświaty. Dyplomy, kwiaty, gratulacje czy gratyfikacja finansowa to jedno, ale docenienie ich pracy to najważniejsza nagroda, mówili pedagodzy. Jest ogromna satysfakcja i to od razu też jest ogromna zachęta, żeby kolejny rok to był kolejnym rokiem sukcesów. Sukcesy muszą być dostrzeżone, to jest niesłychanie psychologicznie ważna rzecz. To jest moja kolejna nagroda już w mojej karierze nauczycielskiej i za każdym razem czuję dużą satysfakcję, że ktoś zauważa nasze wysiłki, jakie robimy, ucząc młodzież, przygotowując młodzież do matury, do egzaminów zawodowych, czy też pomagając młodzieży w różnych sytuacjach życiowych. Dzień Edukacji Narodowej to okazja do podziękowań, ale też dobry moment, by powspominać swoich nauczycieli i wzorce do naśladowania. Moja pani od historii z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, pani Wiesława Gal. Wspaniały człowiek, wspaniały pedagog, chyba który zaszczepił we mnie tą pasję do historii, stąd dzisiaj jestem historykiem z wykształcenia. Przede wszystkim tym nauczycielem, od którego uczyłem się zawodu, to jest mój były dyrektor, pan Adam Bieniek, którego serdecznie pozdrawiam, który przyjmował mnie do pracy i był dla mnie takim wzorcem, jak być nauczycielem, jak się zachowywać, jak ten zawód wykonywać i zawdzięczam mu naprawdę bardzo dużo. W przedszkolu miałam swoją ulubioną panią, która zawsze była dla mnie takim wzorcem i tchnęła w moją duszę, można powiedzieć, taką poniekąd duszę artystyczną, którą również wykorzystuje na co dzień w swojej pracy. W szkole, szczególnie z małymi dziećmi, w klasach 1-3. A tegoroczne święto nauczyciele utrwalili na wspólnej fotografii. W Piotrkowie Trybunalskim odbył się piknik integracyjny Bądź Fit, organizowany w ramach Olimpiad Specjalnych Polska, który zgromadził ponad 150 uczestników. Dwudniowym zmaganiom uczestników przyglądali się nasi reporterzy. Zaczęło się tradycyjnie, jak olimpijska tradycja nakazuje, od oficjalnego rozpoczęcia i zagrzewania do walki. A chęci do niej uczestnikom pikniku nie brakowało. Podczas licznych konkurencji dawali z siebie wszystko. Jak się tutaj bawisz? No, pani tutaj jest i tutaj się bardzo dobrze się bawiłam. A która dyscyplina jest najfajniejsza, a która najtrudniejsza? Najtrudniejsze to był ten boks, a łatwiejsze to ja rzucam piłką do siatki. Który sport najfajniejszy, ten, który dzisiaj tutaj uprawiałaś? Boks. Dlaczego boks? Bo jakbyśmy z sytuacji trudnej się obronili, musimy to umieć. Celem pikniku jest integracja uczestników olimpiad specjalnych wokół różnorodnych aktywności fizycznych oraz promowanie zdrowego stylu życia. Czym jest sport dla osób niepełnosprawnych? Sport to jest forma terapii, to jest forma rehabilitacji. Oni poprzez sport wyzwalają z siebie takie pokłady energii i takie umiejętności, których nie mogliby w żaden inny sposób pokazać. Podczas części sportowej uczestnicy poznawali zasady różnych gier sportowych, a następnie sami próbowali swoich sił. Determinacja była tak duża, że oczarowała piotrkowskich sportowców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Jak może Pani ocenić sportową determinację osób, które biorą udział w olimpiadzie? Jak dla mnie są bardzo dzielni, zawsze będę ich podziwiać. Od małego podziwiałam, też studiowałam oligofrenopedagogikę. Jestem zawsze z nimi i oni zawsze mają taki ogień. Ale sport to nie wszystko. W ramach piotrkowskiej odsłony pikniku odbyła się też gra miejska. Na uczestników zabawy czekały zagadki związane z historią miasta. Pierwszym zadaniem było odnalezienie w terenie oznaczonych na mapie punktów. Jakie macie plany na tą grę? Nie piszę. Po prostu patrzeć na mapę, czy będzie wszystko dobrze. A po przejściu dystansu przy punktach czekały zadania do wykonania. Układano korale królowej Bony, ale nie tylko. Uczestnicy musieli też sami czerpać wodę z piotrkowskiej studni. Jak się bawicie? Dobrze. Zadania trudne? Łatwe. Jest fajnie. A Piotrków się podoba? Podoba, no. Udział w Olimpiadzie Specjalnej wzięło 150 uczestników, a organizatorem pikniku w Piotrkowie Trybunalskim był specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. 100 000 osób w 8 województwach podjęło się dziś bicia rekordu z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w jednoczesnej resuscytacji z okazji Dnia Przywracania Czynności Serca. Lekcja ratowania życia, w której wzięło udział 100 piotrkowskich uczniów, odbyła się w Piotrkowie Trybunalskim w Szkole Podstawowej nr 3 i nie mogło być inaczej. Piotrkowska młodzież rekord pobiła. Nim uczniowie z 5 piotrkowskich szkół przeszli do działania, najpierw odbyli małe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Nie zabrakło również dawki ruchu. I tak przećwiczonym, z nabytą wiedzą teoretyczną, można było przystąpić do resuscytacji. Przez pół godziny na 5 fantomach młodzież non-stop wykonywała masaż klatki piersiowej. Nie jest to takie proste, choć warte nauki, mówili uczestnicy środowej akcji. Duży wysiłek, bo trzeba się bardzo napracować. Bardzo bolą plecy na pewno przy tym wysiłku. Ale warto. Warto, oczywiście. Dla ludzkiego życia warto. Jest to wysiłek? Jest duży wysiłek. Trzeba mieć siłę w rękach. Też przede wszystkim zachować spokój przy udzielaniu pierwszej pomocy. Dobre ustawienie pomiędzy klatką piersiową, no i chęci przede wszystkim. Spokój, opanowanie, rytm uciskania. Wezwanie karetki na pewno też. Jest to ważne, no bo jednak jak ktoś potrzebuje pomocy, to naprawdę może komuś uratować to życie. Nawet jak się nie umie, to cokolwiek spróbować. W piotrkowskim biciu rekordu wzięło udział 100 uczniów. Rekord w Piotrkowie Trybunalskim udało się pobić i lista uczestników uzupełni listę ogólnopolską, w której wzięło udział w tym roku ponad 100 000 osób. Ale nie o sam rekord w tej akcji chodzi. To lekcja pomocy drugiemu człowiekowi i przełamywania barier, by nie bać się ratować życia, mówili organizatorzy. Lekcja ratowania życia i takiego uczenia, żeby nie bać się w takiej nagłej sytuacji, kiedy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy, że ktoś leży, że nie daje oznak życia, żeby nie bać się podejść i podjąć tą resuscytację, bo jesteśmy w stanie wtedy uratować życie, czekając do przyjazdu karetki i takiego profesjonalnego już udzielenia pomocy. Widać, że lekcje edukacji do bezpieczeństwa są prowadzone przez nauczycieli, którzy mają chęć, mają tą werwę do tego, żeby przekazać tą wiedzę. Widzę tutaj naprawdę wiele osób, która już, jakby to powiedzieć, nie pierwszy raz ma z tym styczność. Dzisiejsza akcja w Piotrkowie Trybunalskim nie odbyła się po raz pierwszy. To powrót po latach przerwy. Wcześniej bicie rekordu w resuscytacji odbywało się w latach 2013-2019. Organizatorami akcji w Piotrkowie byli Europe Direct wraz z piotrkowskimi szkołami. Zakończyły się prace związane z wymianą oświetlenia na Placu Kościuszki i ulicy Strączyńskiego. Co się zmieniło? O tym w materiale Karoliny Paras. Część lamp, jak widać, już świeci. Pozostałe są w trakcie wymiany. Obecnie trwa jeszcze demontaż 4 starych lamp. Łącznie w tym miejscu pojawi się 11 nowych lamp, które będą korespondowały z zabytkowym stylem Placu Kościuszki i pobliskiego Starego Miasta. Przede wszystkim będą to estetyczne sprawy, czyli wygląd tych nowych, zamontowanych nowych, świeżych lamp, ale również, i to też jest ważne, zamontowane będą oświetlenia, które są energooszczędne i myślę, że to dla całego miasta jest jak najbardziej zasadne. Na wszystkich montowanych nowych oświetleniach w mieście już staramy się montować oświetlenie, które jest energooszczędne, czyli z jednej strony mówię wygląd, ale z drugiej strony również dbanie o to, żeby wydatki te bieżące miasta były jak najmniejsze. Oprócz wymiany oświetlenia prace obejmą także odtworzenie konstrukcji nawierzchni chodników wzdłuż ulicy Strączyńskiego i na placu Kościuszki. Całkowity koszt prac to blisko 376 tysięcy złotych. Jesień to czas wykopków. Dziś na wsiach, na których gospodarstwa są zmotoryzowane i zmechanizowane, zbiory ziemniaków odbywają się dzięki specjalistycznym kombajnom. A kilka dekad wstecz kopanie ziemniaków to było wydarzenie jednoczące nie tylko rodziny, ale też i sąsiadów, rolników. Jak to dawniej bywało podczas wykopków, to zademonstrowały gospodynie z Biskupiej Woli w powiecie piotrkowskim. Mileczku, kochaneczku, bardzo ci rada, aha, ha, bardzo ci rada, aha, ha, bardzo ci rada. Dałabym ci chleba z masłem, ale zjadła. Śpiew przy pracach w polu pomagał i umilał ciężkie prace, bo tradycyjne wykopki motyką były wyczerpujące, mimo że było to stosunkowo proste zajęcie, polegające na spulchnianiu ziemi i wydobywaniu z niej bulw ziemniaków. Dziadkowie nas nauczyli, rodzice, ale teraz to już tak się nie kopie, nie? Ale co trzeba najpierw zrobić, by wykopać starodawną techniką ziemniaki? No to trzeba zrobić. No ja wiem, trzeba mieć motykę, trzeba mieć dobre chęci. Dużo siły? Dużo siły też. Dużo siły też. Dawną tradycję ręcznego kopania ziemniaków przywracały gospodynie i gospodarze ze wsi Biskupia Wola w powiecie piotrkowskim. Na polu było tak jak za dawnych lat. Stroje, narzędzia i metody. I niejednej z gospodyń łza się w oku kręciła, kiedy wspominała wykopki z lat dziecięcych. To był cały rytuał i poza tym to była taka i serdeczność, i koleżeńskość wśród sąsiadów, ponieważ wykopki polegały na tym, że nie indywidualnie gospodarz ze swoją rodzinką wychodził do kopania ziemniaków, tylko to się zbierało kilka sąsiadów. Była wspólna kopaczka, były wspólne zaprzęgania koni, więc te kopania, tym kopaniu towarzyszyła taka wspólnota sąsiedzka, może tak to bym nazwała, nie? I było bardzo fajnie. Oprócz śpiewu na polu, pogaduszek czy opowiadania sobie żartów, wykopkom towarzyszyła biesiada. Kopanie ziemniaków to wysiłek, więc nie zapomniano o wzmacnianiu sił. Ja już się zmęczyłam tym śpiewaniem, tym kopaniem. Nie zjadłoby się coś, ale nic nie szykują. Gospodyni, już jest wszystko naszykowane. Poczęstunki były tak jak tu w tej chwili, na polu, nie jechało się do domu na obiadek. Wszystko było na pole zabierane, także kobiety musiały to wszystko wieczorem przygotować, żeby przygotować się do wykopek na następny dzień. A smakołykami podczas biesiad na polu były pajdy chleba ze smalcem, ciasto drożdżowe i kawa, oczywiście z mlekiem, które wówczas pochodziło prosto od krowy, dojone ręcznie. I tą dawną technikę również zaprezentowały mieszkanki Biskupiej Woli. Dziś ręczne dojenie to umiejętność nielicznych gospodyń. No trzeba tutaj dobrze złapać za wymię i naciskać odpowiednio i mleko pięknie leci do wiadereczka. Nie, to nie jest takie proste, to bolą trochę dłonie, także wymaga to odpowiedniej wprawy. No na szczęście już w obecnych czasach mamy dojarki, ale jeśli jest taka potrzeba, to oczywiście doimy też ręcznie, ale jest to trudne. Dojenie ręczne to czasochłonna praca, ale takie mleko prosto od krowy ma swój smak, niepowtarzalny i inny od tego ze sklepu. Czym się różni od tego sklepowego? Chyba nie da się porównać. To jest po prostu, znaczy nie wszyscy lubią takie mleko prosto od krowy, tak? Większość osób ma jakieś taką awersję, ale ja po prostu uwielbiam ten smak. Czym się różni? Myślę, że to dzisiejsze mleko prosto od krowy to też nie jest takie zupełnie do końca jak smakowało 20 lat temu, tak? Ale to jest smak natury, chociaż tak jak mówię, już tej natury też tak do końca się w nim nie wyczuwa, ale to są niezapomniane smaki, niezapomniane. Smak mleka jest inny i polska wieś jest inna, ale wspomnienia i tradycja pozostaną na zawsze. Dziecięca makieta świata Jacka Obraniaka to świadome artystyczne prace, niepozbawione dziecięcego spojrzenia na rzeczywistość. Wszystko zaczęło się od odnalezienia stworzonego w dzieciństwie drewnianego karabinu. Punktem wyjścia był dla mnie zrobiony w czasach dziecięcych w harcerstwie zabawkowy karabin, który przypomniał mi o tym, że właśnie ta chęć do tworzenia, budowania przedmiotów, budowania światów, budowania jakichś wyobrażonych sytuacji towarzyszyła mi od zawsze i do dziś korzystam z tej właściwości tworzenia i z tej metody tworzenia, żeby móc przypatrzeć się i przekazać jakieś swoje przemyślenia na temat świata. Na wystawie można zobaczyć rzeźby i instalacje. Część z nich jest ruchoma. Prace Jacka Obraniaka sprawiają wrażenie teatralnych elementów scenografii. Często można mieć również wrażenie, że pochodzą one z widowisk dramatycznych. W efekcie to prace, które skłaniają do refleksji. Wystawa dorosła, czy wystawa pokazująca dorosłego, ale z tym pierwiastkiem dziecięcym? Wystawa jak najbardziej dorosła, na pewno z elementem dzieciństwa i jest to dobrze przedstawione w jakiś sposób, ale ta wystawa jest bardzo dorosła, bo to jest bardzo dobry format i wygląda to po prostu fantastycznie. To, co zawsze mi przychodzi do głowy, to jest jakieś takie połączenie straszliwości i jakiegoś takiego niepokoju, które one wzbudzają, z tym dziecięcym jakimś takim światem. Jak mówi autor, tematami, jakie można wyczytać z jego prac, są motywy wojny, koleżeństwa, autorytetów, hierarchii społecznej, własnych kompleksów czy relacji z przyrodą. Wystawę w galerii Oda przy ulicy Dąbrowskiego można oglądać do 29 listopada. A już w piątek kolejny wernisaż w Ośrodku Działań Artystycznych, tym razem w galerii na ulicy Sierackiej. O wystawie jeden z autorów. Dzień dobry Państwu, nazywam się Arkadiusz Karapuda, jestem jednym z uczestników, jedną z osób uczestniczących w zbiorowym pokazie zatytułowanym Pańska Skórka w Galerii Ośrodka Działań Artystycznych. W wystawie bierze udział 8 osób. Trwają właśnie ostatnie szlify, ostatnie przygotowania. Ja akurat kończę malować moją realizację ścienną w galerii przygotowaną specjalnie dla celów tej wystawy. W wystawie, tak jak mówiłem, bierze udział 8 osób. Jest to Anna Wostruchowajta, która jest koordynatorką i kuratorką pokazu, Agata Włodarczyk, Ola Herbik-Dworczak, Tomasz Jastrzębski, Kamila Kamińska oraz Joanna Dudek i ja. No i w imieniu uczestniczek, uczestników galerii, wszystkich osób zaangażowanych w wystawę serdecznie zapraszamy w najbliższy piątek o godzinie 19:00 na ulicę Sieracką do Galerii Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim. Do zobaczenia. A w najbliższy piątek będzie również koncertowo. W Bazylice Mniejszej o godzinie 19:00 odbędzie się kolejny z koncertów Piotrkowskiej Jesieni Organowej. A już w czwartek startuje 21. edycja Trybunałów Uśmiechu. Kabarety, stand-uperzy i artyści, którzy licznie zjadą do Piotrkowa, bawić będą publikę przez 4 dni. Co gdzie, o której, o tym tuż po dzisiejszym magazynie sportowym Bartosz Gumulec, dyrektor Trybunałów. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. 16 października w kolejnym magazynie sportowym w telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Ostafijczuk. Piłkarze ręczni Piotrkowianina nadal niestety bez zwycięstwa w rozgrywkach Orlen Superligi. W meczu 8. kolejki zespół trenera Michała Matyjasika przegrał w Hali Relax z brązowym medalistą poprzedniego sezonu Górnikiem Zabrze 26-33. Pierwszy kwadrans meczu był wyrównany, a w 15 minucie na tablicy świetlnej widniał remis 6-6. Kolejne minuty należały do Górnika, który w 23 minucie na 7 minut przed końcem pierwszej połowy wygrywał 11-8. Trzybramkową przewagę Górnik utrzymał do przerwy, a do szatni zszedł z wynikiem 16-13. 10 minut po zmianie stron było 20-15 dla przyjezdnych, ale Piotrkowianin nie dał za wygraną i zaczął odrabiać straty. Zabrzani zaczęli popełniać błędy w ataku, a drużyna Michała Matyjasika wyczuła szansę na punkty i w 50 minucie po trafieniu Pawła Kowalskiego było tylko 21-22. Minutę później ponownie bramkę kontaktową rzucił Stanisław Makowiejew. To niestety jednak wszystko, na co stać było Piotrkowianina. Końcówka należała bowiem do Górnika. W ostatnich 9 minutach goście rzucili 10 bramek i wygrali ostatecznie 33-26. Przede wszystkim ten wynik nie odzwierciedla całego meczu, bo do 58 minuty graliśmy naprawdę fajny handbal. Mimo tego, że robiliśmy błędy, byliśmy nieskuteczni w niektórych momentach, to i tak ten wynik był otwarty. W tym momencie, kiedy wzięliśmy czas i mieliśmy poukładać jedną akcję tak, żeby dojść na 3, na 2 i zakończyć ten mecz naprawdę niezłym wynikiem. Przypominam, że graliśmy z Górnikiem Zabrze, który zdobył brązowy medal. No to nie wiem, co się wkradło. Nonszalancja, trudno mi jakkolwiek się do tego odnieść, więc szkoda końcówki. Gratulacje za całe 58 minut, ale szkoda końcówki przede wszystkim. Piotrkowianin z dorobkiem 3 punktów zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, wyprzedzając jedynie KPR Legionowo. W przyszłą niedzielę 20 października drużyna Michała Matyjasika zagra na wyjeździe z Azotami Puławy. Teraz piłka nożna. W spotkaniu dwóch drużyn z czołówki czwartoligowej tabeli Omega Kleszczów zremisowała z Polonią Piotrków 1-1. Obie bramki w tym pojedynku padły przed przerwą. Prowadzenie dał Omedze Mateusz Roczek, a wyrównał Kacper Piotrowski. Mimo przewagi w drugiej części gry Polonia nie zdołała strzelić zwycięskiej bramki. Żałował tego trener naszej drużyny Robert Grzesiuk. W końcówce mamy 2 piłki meczowe, ma Janek Nowak, który musi oddać strzał, i Dawid Lenarcik lepiej nogę przykłada i wywozimy stąd bardzo cenne 3 punkty, bo myślę, że gra była pod nasze dyktando, nie graliśmy długiej piłki, staraliśmy się utrzymywać przy tej piłce, dlatego wielkie brawa dla chłopaków, że nie zrezygnowali z tego, bo pierwsze te 15 minut były bardzo dobre, później poszliśmy w grę tej długiej piłki tak jak Omega, na co w drugiej połowie zwróciłem szczególną uwagę, żebyśmy tego nie grali, bo to mój zespół nie może tak grać w piłkę i remis. Daliśmy dużo więcej strzałów, tak? Jeden strzał tam Miarka jeszcze miał, co Kuba wyjął spod poprzeczki, też dobre uderzenie i mogło się to zakończyć w jedną i w drugą stronę, ale myślę, że z przebiegu, tak jak dla mnie i dla Jacka, to chyba dobry wynik. Z przebiegu meczu i mówię, sytuacja, która się wydarzyła przed meczem, i choroba Pawła, i wcześniejszy widzieliśmy, że za kartki będą grał Krystian Solarczyk i Jarek Trzeboński, na pewno to zmieniło troszkę granie naszego zespołu i myślę, że widzieliśmy, że będą trudniejsze warunki, aczkolwiek myślę, że szliśmy bramkę, mogliśmy, tak powiem, zapobiec utracie tej bramki na 1-1 i myślę, że to spotkanie mógł się inaczej podać, ale myślę, że z przebiegu meczu taki remis zasłużony. W końcu znowu Polonia miała kilka sytuacji, ale myślę, że to już to wiadomo, mecz i są emocje i w końcu takie rzeczy się zdarzają, ale dobrze ten remis mamy przynajmniej dzisiaj. Polonia najbliższy mecz ligowy rozegra na własnym stadionie w sobotę 19 października o 15:00, podejmie Termy Poddębice. Kolejne spotkanie rozegrali także piłkarze amatorzy w lidze prowadzonej przez Piotrzkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jak na razie po 10 kolejkach dosyć nieoczekiwanie wygląda góra tabeli. Wielokrotni mistrzowie ligi Barwil Omega i Prym Galeria Wnętrz plasują się poza podium. Zajmują odpowiednio 4. i 5. miejsce. Prowadzi Trybunał Piotrków przed WKS Adamus Proszenie i Ekolukiem. Powoli zaczyna się oznaczać już podział między 1. a 2. ligą. Niespodzianką dzisiaj było remis Barwilu 3-3, ale jest tak ciasno, że walka będzie toczyła się do samego końca. Kolejne mecze w amatorskiej lidze piłki nożnej zostaną rozegrane w czasie najbliższego weekendu na boiskach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie przy ulicy Żwirki. I na koniec coś z pogranicza sportu i widowiska sportowego. W hali Relax odbyła się gala Strike King 3. Można było na niej zobaczyć wiele znanych nazwisk w świecie sportu walki, a pojedynkiem wieczoru była walka Marcina Różalskiego i Mariusza Wacha. Przez 3 rundy kibice oglądali naprawdę widowiskową walkę, a sędziowie na koniec ogłosili remis. Swój pojedynek zremisował także Piotrkowianin Robert Krasoń, który walczył z Danielem Stefanowskim. Trudna walka, ale pięknie było tu zawalczyć. Szkoda, że nie zwycięska. Ale no cóż, myślę, że tym remisem zapewniliśmy sobie walkę rewanżową gdzieś tam w przyszłości, więc idziemy do przodu i pięknie było zawalczyć w Piotrkowie. Jestem dumny, że ściągnąłem tutaj striking do Piotrkowa i ten striking myślę, że stał się takim małym defilibratorem dla naszego miasta i teraz już będzie tylko lepiej. Dla kibiców sportu walki w Piotrkowie mamy dobre informacje. Podobna gala w hali Relax zostanie zorganizowana jeszcze w tym roku. O szczegółach oczywiście będziemy informować, a na kolejny magazyn sportowy w telewizji Piotrków zapraszam za tydzień. Wchodzi piękna dziewczyna, a ja mam słabość do pięknych kobiet, myślę sobie, to będzie miła podróż, ale wtedy ta dziewczyna poczuła swąd i zaczyna zastanawiać się, który z nas jedzie. Kiedy zaczynacie organizować kolejne Trybunały Uśmiechu, wracacie pamięcią do tych pierwszych? Tak, bo dzięki nim i później kolejnym edycjom wiele się nauczyliśmy. Wracamy też pamięcią, choćby po to, żeby powspominać, ale jest też tak, że nie jesteśmy w gronie tych wszystkich, którzy tworzyli te pierwsze trybunały. Nie ma Michała Pałupskiego z nami, oczywiście sam się rozwija, jest stand-uperem i nas wspiera, będzie zresztą w tym roku. Magda, moja żona, która koncertuje z kabaretem, chyba też już ma mniej czasu na aktywność, ale niezawodni są jak zwykle Iwonka Michalska, Daniel Szwęk ze Stowarzyszenia Busola, ale nie ma między innymi, jeśli nie przede wszystkim Elżbiety Łąk-Wyszelongowskiej, z którą zaczynaliśmy, która właściwie podała nam taką rękę formalną, prawną, bo miała stowarzyszenie i wpadła na pomysł, że właśnie Busola może organizować te trybunały. Dużo się zmieniło przez te 20 lat. Dużo też czujemy wsparcia ze strony piotrkowian, za co bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że warto właśnie choćby dla miasta robić to wydarzenie. Festiwal zmieniał się z roku na rok, dojrzewał, ma już za sobą 18, jest już dojrzałym kawalerem, ale chyba idea i clue zostaje niezmienna. Zdecydowanie. Zostajemy przy tym, co wymyśliliśmy 20 lat temu, czyli konkurs kabaretów. To, żeby ta scena kabaretowa młodych ludzi pęczniała, w ogóle żeby ją tworzyć. Jest coraz trudniej o te młode kabarety. Pamiętamy, co napisaliśmy na stronie tegorocznych Trybunałów, że jeszcze kilkanaście lat temu zarzucano nas płytami, bo to były dawniej płyty VHS. To było po kilkadziesiąt zgłoszeń, z których Rada Festiwalowa wybierała 10. W tym roku, co też jest powodem do dumy, mieliśmy 10 zgłoszeń, z których to wybraliśmy 5, a jeszcze w tamtym roku było ich tylko 6. Widzimy tę tendencję wzrostową. Myślę, że już stand-up i obecność młodych w stand-upie już trochę ten rynek nasyciła i że ludzie wracają i chcą takiej aktywności studenckiej, z tego dobrego czasu kabaretu literackiego. Czyli wracacie do promocji młodych kabaretów. Zdecydowanie, zawsze nam o to chodziło. Piękne, młode, fajne kabarety będą w tym roku. Nie do końca wszystkie młode wiekiem, nie wypominając nikomu, natomiast myślę, że chodzi o tę pogodę ducha, o tą taką lekkość w sercu i poczucie humoru. To jakby nie ma wieku, a w tym roku jury, które też jest, mam nadzieję, zacne, bo inne niż na innych festiwalach, no będzie miało nie lada orzech do zgryzienia, żeby wybrać i uhonorować nagrodą z pana najlepszy kabaret. To zacznijmy od początku. Kiedy startują Trybunały Uśmiechu w tym roku? Zapraszamy wszystkich Państwa w dniach 17-20 października do Miejskiego Ośrodka Kultury, by współtworzyć 21 Trybunały Uśmiechu. I od czego zaczynacie? Zaczynamy od grubego uderzenia. Po prostu petarda, dlatego że w czwartek 17 o godzinie 19 wielki jubileusz nosi to tytuł Pół wieku człowieku, czyli 50. Dżabara. Mowa o Marcinie Wójciku z kabaretu Anim Rum Ru, któremu organizujemy jubileusz artystyczny. Gośćmi tego wieczora będą i kabaret Anim Rum Ru, rzecz jasna, i kabaret Moralnego Niepokoju, kabaret Smile, kabaret Jurki, kabaret Chyba, niespodzianki, o których nie powiem, o których sam Dżabar jeszcze nie wie. Zespół, wszystko pięknie zebrane w całość przez Piotrka Gumulca i myślę, że to będzie naprawdę fajne wydarzenie, tak jak rok temu benefis Agnieszki Litwin, Marylki z kabaretu Jurki. W czwartek jeszcze wcześniej o godzinie 17 w kawiarni, którą też tak otwieramy na potrzeby festiwalu, spotkanie pod nazwą Śląska Gotka. Jest to spotkanie z niebywałymi postaciami kabaretu, estrady, Joanną Asią Bartel i Krzyśkiem Hankę, czyli tą taką rodzinką śląską, Bercik i ze swoją żoną. I proszę Państwa, znam ich od wielu lat, ale tak cudownych, barwnych opowieści, anegdot, historii właśnie wziętych prosto ze strady polskiej nie słyszałem chyba nigdy. Musicie Państwo być, bo to, co Aśka opowiada, jak ona o tym mówi, to, co Krzysiek puentuje, opowiemy przecież o kabarecie Rago, Krzyśku Respondku. Ja już mam ciarki na samą myśl. Zapraszam serdecznie w czwartek o 17. Kabaret robi podwójne uderzenie w piątek, w sobotę młode kabarety, konkurs imienia Spana, wieczorem stand-up Michał Połupski i Adam Sobaniec. To też jest super, dlatego że to są nasi ludzie piotrkowianie, a w niedzielę gratka dla wszystkich fanów piosenki literackiej, dobrego tekstu, koncert piosenki to Osiecka, Młynarski, Kofta, Przybora. Przecudowny koncert prowadzony przez Andrzeja Poniedzielskiego, w którym wezmą udział Beata Rybotycka, Katarzyna Dąbrowska, Marcin Januszkiewicz, Krzysztof Szczepaniak. Wybitne wykonania bardzo znanych, pięknie przetłumaczonych, światowych hitów piosenki. Nie może Państwa nie być. Jak Państwa nie będzie, to będą sobie Państwo pluć do końca życia w brodę, żeście tego nie widzieli, dlatego że ten koncert grany jest tylko kilka razy w roku. Ja widziałem ten koncert w Romie i od razu zamarzyłem, by mieć go na Trybunałach. No i udało się. Bardzo Państwu polecam ten koncert. Przed tym koncertem poznamy zwycięzców konkursu. Poznamy zwycięzców konkursu, nagrodzimy laureatów Nagrody imienia Spana, a jeszcze przed tym o 17:00 spotkanie z Beatą Harasimowicz, Zuzą Dobrucką i Katarzyną Kalicińską, promocja książki I ja Ciebie. Nie, i jakby co to dzwoń, bo to już trzecia część. Świetna, lekka lektura dla wszystkich, którzy chcą odpocząć właśnie choćby jesiennego wieczora. I jeszcze w tym wszystkim wystawa prac plastycznych. Tak, i jeszcze w tym wszystkim wystawy dwie, jak się okazuje, prac plastycznych. Pierwsza to wystawa Piotrkowian, młodych Piotrkowian, Liceum Sztuk Plastycznych Villa Arte i młodzi ludzie, którzy prezentują to, co tworzą, to jak tworzą, jak patrzą na świat właśnie swoimi oczami. Oddajemy przestrzeń Miejskiego Ośrodka Kultury młodym właśnie, ale tego samego dnia też dzięki tutaj wspaniałomyślności Krzysztofa Deszczyńskiego z Poznania otworzymy wystawę poświęconą Bogdanowi Smoleniowi. To jest nowość. Chwilę temu otrzymaliśmy telefon potwierdzający, że wystawa przyjedzie do Piotrkowa. Też się cieszę i też Państwa serdecznie zapraszam. Część wydarzeń będzie biletowana, część jest ze wstępem wolnym. Tak. Mamy wydarzenia wolne, są to spotkania autorskie, spotkania z książką, spotkanie z Asią i z Krzyśkiem Hankę. Bilety na młode kabarety są w rewelacyjnie dobrej, niskiej cenie. Jeśli chodzi o gwiazdy, te bilety są nieco droższe, ale proszę Państwa, sprawdzaliśmy to naprawdę, bo zawsze to robimy. I tak są to bilety tańsze niż gdziekolwiek indziej, przy większej sali przecież, bo nasza sala jest mała. Naprawdę zachęcam, kupujcie Państwo. Są jeszcze bilety. No i bądźcie z nami. 21. Trybunały Uśmiechu. A gdzie można kupić bilety? Pamiętam, na pierwszych festiwalach to były kolejki za biletami. Dzisiaj to się chyba już robi online. Bilety sprzedajemy online, zapraszamy na stronę Biletyna, ale też jeśli Państwo mają ochotę, mają trudności z zakupem internetowym, proszę zadzwonić do Busoli. Daniel z Biura Obsługi Widza na pewno pomoże. Moja zaczęła morsować, to strach naprawdę. Poszła, wróciła, taka zimna była. Jak te boczki dotykałem, jak się mówi tu w Piotrkowie na boczki u was? Oponki? Oponki? Boże, takie zimne, strach dotykać normalnie, jakbym karkówkę z Kauflanda zamrażalki wyjmował.